Niegdyś wyroby tej firmy były jednymi z najbardziej pożądanych w Polsce. Przez 50 lat z taśmy FSO zjechało kilka milionów aut. FSO ma teraz szansę na powrót do wielkiej gry. Chodzi o produkcję Nissana Mikry. Choć niektórym marzy się, że będziemy produkować zupełnie polskie modele, takie jak niegdyś Syreny czy Polonezy. A co ma wspólnego Polonez z Marlonem Brando i Czasem Apokalipsy? Paweł Gadomski. Powoli nabiera kształtów. W środku będzie miała sporo niemieckich części, ale z zewnątrz nie ma wątpliwości. To odnowiona polska Syrena. Auto, które ma być jedną z maskotek na Euro. Będzie to zupełnie nowe wnętrze, siedzenia sportowe, skórzana tapicerka, nagłośnienie. Fabryka, w której kiedyś montowano takie auta, czyli warszawska FSO, od ponad roku stoi zamknięta na 4 spusty. Ale jest szansa, że niedługo znów ruszy produkcja. Prawdopodobnie Nissana Mikry. Na pytania o swoje plany przedstawiciele koncernu odpowiadają tajemniczo. Potrzebne nam są nowe moce produkcyjne i poszukujemy miejsc, gdzie Nissan mógłby produkować samochody. W ostatnich latach FSO nie miała jakoś szczęścia do zagranicznych inwestorów. Jedni, jak koreańskie DU, bankrutowali, inni wstrzymywali produkcję. Ostatnim w pełni polskim samochodem, który tu montowano, był Polonez, kiedyś poddany tak morderczym testom w brytyjskim programie Top Gear. FSO Polonez Leisure. Ocena polskiego auta nie wypadła najlepiej. Gdy prowadzę ten samochód, przypomina mi się Marlon Brando z filmu Czas Apokalipsy, który mówił: The horror. The horror. Ale jak mówi szef Muzeum Motoryzacji, nie wszystkich konstrukcji ze znaczkiem FSO musieliśmy się wstydzić. Prototypy polskich inżynierów naprawdę wyprzedzały nawet zagraniczne projekty. Wars FSO1100, Ogar czy terenowy Polonez. Bardzo nowoczesne jak na swoje czasy konstrukcje, które nigdy nie weszły do masowej produkcji w warszawskiej fabryce. Polscy kierowcy musieli zadowolić się zjeżdżającymi tu z taśmę Polonezami, a wcześniej dużymi Fiatami, Syrenkami czy Warszawami. Byłemu dyrektorowi FSO marzy się, że kiedyś znów powstanie tam polskie auto. U nas są tacy konstruktorzy do dzisiaj, którzy mogą to zrobić. Teraz jednak nieważne, czy będą polskiej, czy zagranicznej konstrukcji. Ważne, żeby jakiekolwiek auta zaczęły stąd znowu wyjeżdżać. Jeszcze niedawno były plany, by tę fabrykę zburzyć, a na jej miejscu wybudować osiedle mieszkaniowe. Ale jest szansa, że symbol polskiej motoryzacji nie zniknie z powierzchni ziemi. A być może skrót FSO należy odczytywać teraz tak. Fabryka się odradza. Paweł Gadomski, Wiadomości.